Dobry kochani, postanowiłam nagrać dla Was jeszcze jeden film w związku z ostatnimi wydarzeniami, które mają miejsce, ponieważ dostaję od Was bardzo dużo różnych informacji, wiadomości. Często właśnie piszecie, że staracie się do tego podejść racjonalnie, ale mimo wszystko jest tutaj jakiś strach w Was i po prostu boicie się mimo wszystko. Nie potraficie jakby tego strachu w sobie opanować. Jak zaczynałam nagrywać ten film i spojrzałam na zegarek, to była dokładnie godzina 13:13. Myślę, że dla nas wszystkich to jest właśnie taki przekaz, żeby tutaj przede wszystkim zachować właśnie optymizm, zachować pozytywne myślenie na tyle, na ile to jest możliwe. Czyli jeżeli pojawiają się takie właśnie uczucia jak strach, jak jakieś wątpliwości, jakieś uporczywe myśli, to warto to przetransformować po prostu na jakieś inne rzeczy, myśleć o czymś pozytywnym, zamienić to właśnie na jakieś pozytywne wartości. Nie dawać się takim myślom, nie dawać się przytłoczeniu, nie dawać się strachowi, kochani. Tym bardziej, że pamiętajmy o tym, że dużo ludzi teraz po prostu ogląda wiadomości, myśli o koronawirusie, zabezpiecza się na wypadek koronawirusa. Cały czas jest to obecne w naszych myślach, w naszych słowach, w naszych rozmowach. Cały czas po prostu o tym rozmawiamy, w związku z tym myślimy, rozmawiamy, cały czas kierujemy tam swoją energię. Im bardziej właśnie tę energię będziemy tam kierować, tym bardziej jakby też to zjawisko będzie rosło w siłę. Musimy to mieć na uwadze, kochani, więc najlepiej po prostu tutaj gdzieś starać się właśnie te nasze myśli przetransformować, starać się właśnie jakieś pozytywne zamienniki, jak ja to mówię. Słuchajcie, też przyszła mi dzisiaj do głowy taka myśl, ponieważ właśnie zastanawiałam się nad tymi wszystkimi ludźmi, którzy tutaj panikują, robią jakieś zapasy, nawet już zaczynają powstawać takie memy, gdzie po prostu jedni ludzie naśmiewają się troszeczkę z drugich, że kupują sobie papier toaletowy, ryż, jakieś tam makarony, takie produkty, które mają długi termin przydatności do spożycia. Więc kochani, ja sobie tak pomyślałam, że to jest przede wszystkim taki czas, żebyśmy robili zapasy, gromadzili zapasy i szukali pokarmu dla naszej duszy, nie dla naszego ciała. Że to bardziej chodzi właśnie o tę duchową stronę. Tam należy gromadzić zapasy, tam należy właśnie szukać tego pokarmu, tam należy zbierać, tam należy inwestować. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś też ma poczuć się lepiej przez to, że sobie kupi powiedzmy 3 paczki ryżu czy 4 paczki makaronu, no to niech sobie kupi, ale wiecie, żeby nie przesadzać też po prostu ze wszystkim, bo ta żywność po prostu może się zmarnować. Wiemy doskonale, że jest mnóstwo ludzi na całym świecie, którzy po prostu głodują, ludzi, którzy nie mają po prostu nadwyżek żywieniowych, ledwo wiążą koniec z końcem, nie zawsze mają co do garnka włożyć, więc ja myślę, że też nie ma sensu po prostu tej żywności marnować, nakupować tyle różnych rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zjeść. Nie panikujmy, po prostu kochani, postarajmy się zachowywać mimo wszystko racjonalnie. To, co możemy zrobić we własnym zakresie, to jest oczywiście dbanie o higienę, mycie rąk, ale najlepiej po prostu, jeżeli nie ma takiej wyraźnej potrzeby, no to nie wychodzić z domu, przeczekać ten okres, skupić się na rodzinie, skupić się na medytacji, to, co mówiłam Wam właśnie ostatnio. Więc przede wszystkim właśnie myślę, że to jest czas poszukiwania pokarmu dla duszy i tutaj trzeba zgromadzić zapasy energetyczne, nie zapasy żywieniowe, zapasy energetyczne, czyli zbierać właśnie teraz pozytywną energię, pozytywne myśli, a nie żeby się do nas przyklejało wszystko to, co negatywne, jakieś właśnie zbiorowe strachy, zbiorowe paniki, zbiorowe lamenty, bo to nie jest nam absolutnie do niczego potrzebne. I to nam absolutnie w niczym nie pomoże. Ja, kochani, w najbliższych dniach, myślę tak przynajmniej przez tydzień, postanowiłam, że będę odbywała takie dyżury. Będzie to w godzinach od 20 do 21 codziennie. Wtedy będzie można po prostu do mnie pisać maile. Ja będę fizycznie obecna na tym mailu, czyli bezpośrednio jak ktoś napisze w tych godzinach,
to może liczyć na szybką odpowiedź, zaledwie w ciągu paru minut. No oczywiście, jeżeli będzie Was pisało sporo, no to może tak być, że troszeczkę poczekacie sobie na odpowiedź. Ale zasadniczo między godziną 20 a 21 przez najbliższy tydzień będę dyżurować na swoim mailu i jeżeli czujecie się źle, chcecie się komuś po prostu wygadać, wyżalić. Czasami to jest taka zwykła ludzka rozmowa, to danie komuś otuchy, to możecie właśnie w tym czasie do mnie pisać. Oczywiście pamiętajcie o tym, kochani, że jeżeli wy czujecie się w jakiś sposób zagrożeni zdrowotnie, bo miałam też taką jedną panią, która no, obawiała się o swoje zdrowie, ponieważ mogła ewentualnie gdzieś tam mieć kontakt z jakimiś osobami. Tak podejrzewała, ale myślę, że to bardziej strach tutaj i jakieś takie nasze projekcje grał decydującą rolę. Jeżeli macie takie podejrzenia u siebie, że coś się może dziać ze zdrowiem, albo po prostu no, macie już stricte jakieś objawy, to pamiętajcie, że tutaj należałoby się udać po prostu do lekarza, najlepiej zadzwonić do najbliższej stacji epidemiologiczno-sanitarnej, żeby po prostu rozwiać swoje wątpliwości. Wtedy to nie jest jakby temat do żartów, to też nie jest temat dla kart, no bo być może niektórzy tutaj by się chcieli zwrócić z zapytaniem kart, ale pamiętajcie, że karty nie służą do diagnozowania chorób, nie służą do diagnozowania koronawirusa. Od tego są testy, od tego są po prostu odpowiednie służby medyczne i tam należy się zwrócić. Natomiast w każdej innej sprawie, jeżeli będziecie chcieli po prostu porozmawiać, będziecie potrzebowali takiego wsparcia, słowa otuchy, no to Was serdecznie zapraszam właśnie w godzinach między 20 a 21 na mojego maila. Macie go w opisie kanału. Macie go również pod filmem, bezpośrednio w opisie filmu. I można po prostu się skontaktować, można się trochę uspokoić, wyciszyć. Postaram się pomóc każdemu, kto będzie takiej pomocy potrzebował, oczekiwał i się po nią po prostu zwróci. Dodatkowo przygotowałam dla Was też takie, bo prosiliście mnie o to jakiś czas temu, żeby dorobić, że tak powiem, więcej słoiczków. Te osoby, które są wtajemniczone, to wiedzą, te, które już od dawna oglądają mój kanał. No, troszeczkę trwa przygotowanie takich słoiczków, bo nową partię słoiczków, dokładnie 3 słoiczki, to jest jeden z nich, robiłam od grudnia zeszłego roku. To jest taki słoiczek energetyczny, który działa mniej więcej przez około rok czasu. Dostaje go konkretna osoba, która sobie taki słoiczek zamówi. Oczywiście no, na ten moment mam 3 słoiczki, więc decyduje po prostu data zgłoszenia się. Jest to słoiczek ochronny. To jest słoiczek, który ma nas chronić przed chorobami, przed złą energią, który ma chronić nasz dom przed wpływem właśnie tej złej energii. Ma wspomóc naszą odporność. Ma po prostu też jakby tutaj zabezpieczyć nas w jakiś sposób energetycznie. Ja osobom, które takie słoiczki zamawiają, już dokładne wytyczne tutaj daję, co należy z takim słoiczkiem zrobić. On jest specjalnie naenergetyzowany, natomiast kiedy właśnie będzie miał trafić do odpowiedniej osoby, to ja jeszcze poproszę właśnie tę osobę o jej datę urodzenia, żeby tutaj dodatkowo właśnie połączyć ten słoiczek z wibracjami tej osoby, żeby on jak najlepiej tej konkretnej osobie służył. Taki słoiczek umieszczamy w domu, w miejscu może niekoniecznie widocznym dla osób postronnych, no bo on nie jest do oglądania, do dotykania, ale w takim miejscu, gdzie my wiemy, że ten słoiczek się znajduje i możemy codziennie na niego po prostu zerknąć. Wiemy, gdzie on jest. Jesteśmy z nim też połączeni, zintegrowani. Więc takie słoiczki mam obecnie 3. One są w promocyjnej cenie 99 zł. Takie, że tak powiem, do wzięcia. Kto pierwszy, ten lepszy. No i mam również takie, kochani, bransoletki ochronne. One również są zaprogramowane na to, żeby tutaj wspierać naszą indywidualną odporność. Jeśli boimy się, że zachorujemy albo mamy kruchą psychikę, kruchą po prostu taką naszą bezpośrednią sferę, taką osobistą, chcemy jakiegoś takiego wsparcia, otuchy, wsparcia energetycznego, to te bransoletki właśnie temu służą. Tych bransoletek również mam 3 na chwilę obecną. I na razie nie planuję ich dorabiać więcej.
bo muszę po prostu poczekać, aż moje własne akumulatory też się tutaj naładują. To nie jest tak, że można sobie tutaj jakąś produkcję masową uruchamiać. No te bransoletki nie są szczególnie piękne, bo one tak naprawdę nie służą celom estetycznym, nie służą temu, żeby je nosić gdzieś ze sobą. Można je oczywiście na ręce nosić, aczkolwiek wtedy też zwracają uwagę, a najlepiej jest je po prostu mieć dla siebie, na własny użytek, czyli też nikt nie musi o tym wiedzieć, że takowe bransoletki macie, bo wtedy też nie są narażone na dodatkowe jakieś tam działanie złych energii, zawistnych ludzi i tak dalej, więc też można sobie na przykład taką bransoletkę włożyć pod poduszkę, mieć ją przez całą noc, kiedy śpicie, można sobie zawiesić nad łóżkiem, można sobie zawiesić nad progiem przy wejściu do waszego mieszkania, to już jest jakby wasza wola, gdzie sobie ją umieścicie. I koszt takiej bransoletki to jest promocyjna cena również 30 zł. Także dla tych osób, które czują, że po prostu no, potrzebują jakiejś dodatkowej ochrony. Ale pamiętajcie, kochani, że my też mamy jakieś narzędzia, środki, które możemy we własnym zakresie po prostu wdrażać. Możecie prosić swoje anioły, istoty świetliste o pomoc. Możecie po prostu medytować, modlić się. Każdy we własnym zakresie, tak jak to czuje, tak jak myśli. I wtedy na pewno poczujecie się bezpieczniej. Tutaj chodzi też o to, żeby jeżeli już siedzicie w domu, no to wynajdować sobie jakieś takie odprężające rozrywki. Można obejrzeć serial, można poczytać książkę, można zagrać z dzieckiem w jakąś grę planszową, można na przykład pomalować sobie pisanki. No w zasadzie do świąt pozostało niewiele czasu. Nie wiadomo, jak te święta będą w tym roku wyglądały, no ale zawsze można sobie w domu znaleźć jakieś kreatywne zajęcie, wspólne gotowanie, wspólne robienie origami, wspólne robienie na drutach, no cokolwiek, co po prostu spowoduje takie oderwanie się myślami od jakichś takich ponurych sytuacji. Bo tu jest ważne, żeby tej swojej energii też nie pchać w te sytuacje, żeby wycofać stamtąd energię tak naprawdę milionów ludzi na całym świecie. Bo to jest przepotężna energia, która po prostu tutaj zasila to negatywne zjawisko. Zasila właśnie tego takiego konia trojańskiego, który przybywa do poszczególnych krajów. Oczywiście postawimy jeszcze karty, poprosimy być może o jakieś rady, zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się przedstawiała w najbliższym czasie, co tutaj wszechświat chce nam przekazać na ten moment, co ma być nam przekazane właśnie na ten czas niespokojny, czas takiego kryzysu. Mamy panią Pioruna, niespodzianki, niekiedy szok, całkowita zmiana paradygmatu. Tak, no niewątpliwie koronawirus to jest jak takie rażenie pioruna, rozchodzi się lotem błyskawicy. Jest to taka nagła, piorunująca sytuacja, która tutaj spadła na nasz świat. No i to właśnie tak jak już wcześniej mówiłam w filmach, które nagrywałam, służy takiej zmianie naszego paradygmatu myślenia, czyli przebudzeniu ludzkości. My musimy tutaj po prostu coś w sobie zmienić. Mamy księcia tęczy. Rekompensata i wytrwałość, czyli zobaczcie, jak to pięknie się zgrywa. Po burzy, no, wyjdzie tęcza. Po burzy, zawsze wychodzi tęcza i słońce. Także zostaniemy jakby tutaj za to nagrodzeni, za naszą wytrwałość, za naszą wiarę, za to, że pozostajemy przy swoim, że nie ulękniemy się tego, że po prostu też w jakiś sposób otworzymy się na wyższą świadomość. To jest bardzo ważne tutaj, że spłyną na nas te dobra, spłyną na nas wszelkie dobrodziejstwa, błogosławieństwa, jeżeli właśnie nie przestraszymy się, a spróbujemy się otworzyć na to, co chce nam tutaj być powiedziane. Bo to, co się dzieje dookoła, to, co nam media serwują, to jest cała tylko taka otoczka. Natomiast to, co prawda, to, co prawdziwe, dzieje się po prostu podskórnie. I tutaj chodzi o wyłapanie takich głębszych sensów, że czemuś to służy, że tutaj ludzkość właśnie w takim sensie globalnym powinna się przebudzić, spojrzeć na ten świat zupełnie innymi oczami. Tak, i mamy Feniksa, wskrzeszenie, poddanie się zmianie. Dokładnie. Ten koronawirus to jest taki ogień, jakby, który trawi tutaj cały nasz glob, całą Ziemię, po to, żeby zrobić swego rodzaju takie czystki. Tu nie chodzi oczywiście o zdziesiątkowanie ludzi, o tego rodzaju czystki, tylko chodzi o to, żeby po prostu wyplenić to, co
złe w nas, żebyśmy mogli, mieli szansę się oczyścić, zmienić swój sposób postrzegania, swoją percepcję, otworzyć się na szersze perspektywy. I to jest takie właśnie globalne oczyszczanie. Ja o tym już mówiłam w filmach z końcówki bodajże roku 2019, że rok 2020 przyniesie nam takie wielkie, wielkie oczyszczenie. Wielu ludzi tutaj się przebudzi, wielu ludzi stanie się bardziej świadomych, wielu ludzi wkroczy po prostu na ścieżkę duchową i odnajdzie swoją życiową misję. Także to jest taki ogień zmian, dobroczynny ogień, który po prostu wszystko trawi po to, żeby można było na tym zasiać coś zupełnie nowego, coś, co ma po prostu zdrowe korzenie. Także myślę, że ten przekaz jest bardzo optymistyczny i że troszeczkę przynajmniej będzie w stanie podbudować tych, którzy no, nie są dzisiaj w najlepszym nastroju. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, trzymajcie się gorąco. Tak jak powiedziałam wcześniej, zapraszam oczywiście na moje dyżury między godziną 20 a 21. Przynajmniej do następnej niedzieli będę je prowadzić, zobaczymy jak będzie się rozwijała sytuacja. Dziękuję Wam serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia.